Witamy Was, drodzy widzowie, na kolejnym odcinku na kanale Polish Paranormal Investigators. Znajdujemy się w Czeladzi i mamy tutaj za sobą opuszczone kino Uciecha w Czeladzi. Dobra, za kamerą mamy Dawida. Siemka. Sprawdzimy miejsce podobno do szutu, do morderstwa za tym budynkiem. Tak. Zobaczymy, czy jest jeszcze z nami dusza tego zamordowanego człowieka. Damiana. Zobaczymy, czy będziemy mieli kontakt z Damianem. Dokładnie. Czekamy, aż się ściemni wchodzimy do środka. Także zapraszamy na odcinek i wchodzimy. Nie mogliśmy się doczekać wejścia. Jest jeszcze trochę jasno, ale postanowiliśmy już sprawdzić to miejsce, więc zaczynamy już teraz. Ale za niedługo się ściemni i wtedy skupimy się bardziej na sesjach. Tak, na razie zrobimy już takiego bardziej eksploru. Tak, weszliśmy tu, tam mamy same toalety. Tak, wejście po prostu główne toalety i kasa biletowa. Pokazujemy w sumie? No, wejdziemy tylko, pokażemy ten. Wow. Dobrze? Czekaj. No tak, tu są te... Dobrze patrzymy? Tu są toalety? Nie, no tak, tu jest zaplecze po prostu ten, kuchenne, tam gdzieś przecież, tutaj mamy tylko śmieci dużo po prostu w pomieszczeniach, w każdym jednym. To w złą stronę patrzyliśmy dalej. Tutaj mamy tak, pomieszczenia, tu jest mnóstwo po prostu pozostałości po tym jeszcze kinie, jak funkcjonowało. Jeszcze z drugiej strony wam pokażemy. No tu macie właśnie jakieś takie typowe zaplecza, socjalki. Tutaj mamy chyba właśnie kuchnię. Tak, kuchnia. Kuchnia. Tu toalety. Czy skrzynki. USB czemać. Kibelki. I tutaj już wszystkie drzwi, oboje drzwi prowadzi do wyjścia. Tu jeszcze te toalety. I drzwi do nikąd. No i drzwi do nikąd, czyli do, drzwi do wyjścia. Zamurowane. A tutaj widać prześwit delikatny, te drzwi też prowadzą na zewnątrz. Idziemy z drugiej strony jeszcze, przejdziemy przez główną salę, można powiedzieć. Tak, i tutaj mamy kasy biletowe i wejście. Tak, tu też, tu też macie wyjście na górę też? Tak, klatka schodowa, tak? Do góry. No tak, da się wejść. No klatka schodowa, idziemy do góry. Tak? Coś znaleźliśmy, coś nowego, co wcześniej nie zauważyliśmy. Opłaca się iść dalej? Wyjdziemy pewnie na głównym holu. Tak, jesteśmy. Tutaj kasa biletowa numer 1. Tak, i jesteśmy na głównym holu. Tak, i to samo jest z drugiej strony. Też jest takie zejście na dół. To jeszcze na górę. Tak, tylko że teraz na górę. Analogicznie jest z drugiej strony, to wam nie będziemy pokazywać. Czy mam idźcie. Łoż, jak dupło. Tego nie przewidziałem. Toalety. Wejdziemy tędy, wejdziemy. Tak. Tu do sala. Tak.
kinowa, tak, kinowa, krzesełka. I tutaj gdzieś kilka grup przed nami, nawet kilkadziesiąt, w tym miejscu gdzieś mieli zawsze skoki. Wszyscy, kurde, z każdym z urządzeniem, próbujemy coś znaleźć, bo tu wcześniej każda grupa jakaś eksplorująca miała skoki. Było gdzieś tu przy tych krzesełkach. Jest w masz? W tym miejscu? A czy pytania zadajesz, ok? Możesz przybliżyć się do tych urządzeń? Miałem coś. Tutaj chyba. Migło mi na zielono chyba to. Druga dioda. Tak, tutaj. Tu. Mam. Też ma. Jest, mam, też mam. Też ma, też ma. No to w tym miejscu mamy coś. Nic. No. Możesz jeszcze raz dotknąć? No. Teraz ma całą zielono się świeci. Co się stało? Spróbuj mocniej wpłynąć na to urządzenie. Jeszcze mocniej. To i tak. No, jest, patrz, jest, ładnie, mocno błysło. Jest. No. Tam też. Rób nic. Tak, będzie słychać wibracje w tamtym, to pierdzenie takie, a u mnie się miga. No, ja tu mam cały czas aktywność. Nie przestało. Ja mam. No, znowu jest. Masz? Tak, no, znowu. No. Jest. Ja mam cały czas. Z przerwami. Czy przypadkiem nie masz na imię Damian? Zamigotaj mocniej. Spróbuj do żółtego, jeśli masz na imię Damian. Mamy jakąś energię, ale co to jest? Też nie jest to mocna energia, to jest... Coś słabszego. Ale jest. Przejdźmy się właśnie jeszcze między tymi krzesełkami. Wcześniej szliśmy przy tych. Między krzesełkami połazić. Tutaj znowu. O, jest? No, zobacz. No, na zielono na pewno. Zielono, ale. Ale tak już mocniej. No. Czy to jest bicie dzwonu? A ja mam tutaj. Patrz. No. To ja mam cały czas tak mam. O, ładnie. U mnie też. Czy jest ktoś, po prostu coś, jest coś, co wpływa.
Ja mam tutaj, w tym miejscu. Na żółto było mnie. Na żółto? Tak, było, no przez chwilę. O kurde. Przez sekundę było na żółto. Przeszedł nagle na żółty. Jest. Było znowu. Jest. Nagałem. Jest. Też mam trochę na zielono tutaj w tym miejscu. A róg nic. Kurczę. Ja? Jeszcze może tu mało przyjdzie. Uspokoiło. Ale pytałem go o to, czy Damiana. Jest Damianem, czy jest, jeśli jest Damian, to na żółto niech zaświeci. No i zaświeciło się. Zaświecił Dawidowi na żółto. Możliwe, że to on. A ja ma u mnie na zielono ładnie mówić. Czyli ty, ale teraz miałem na zielono mocno. No, czyli możliwe, że mamy tutaj gdzieś w pobliżu Damiana. A dokładnie jego duszę. Może tutaj się przywiązała. Skoro został zamordowany, zginął nagle, mógł się zgubić i przywiązać do miejsca. Ja się jeszcze przejdę po tych pozostałych tych. Między pozostałymi tymi korytarzami, tych między krzesełkami. W tym miejscu zawsze są jakieś odczyty, a... Mamy wytypowane miejsce, w którym możemy zrobić sesję. W tym, tutaj, gdzie... Przymiędzy tymi dwoma korytarzami w tym... Krzesełek. Tu gdzieś zawsze miałeś to było. Ja właśnie nie. Już przestało świecić. Nie wiem, gdzieś tutaj zawsze coś gdzieś łapało. Oni nagle uciekły jak całkowicie. To może faktycznie podąża za nami lub za kimś, za którymś z nas i nam wzbudza co jakiś czas urządzenie. Co stało nagle? To tu? Czy to nie było tutaj z czasem wcześniej? Jeżeli jesteś tu jeszcze, to spróbuj zaświecić. Do żółtego? Nie musisz się nas obawiać. Mam, że na zielono zaś. Takie delikatne, delikatne. Na żółto, na żółto, na żółto, znowu, dwa razy, na żółto, ja. Zapytałeś się, zapytałeś razu. Mamy miejsce do przeprowadzenia sesji. Zapytałeś się i znowu odpowiedział. Tak. Dziękujemy. Dziękuję. Trzy razy, cztery już nawet może. Potwierdzam.
Czy potwierdził nam, że tu jest? Ja też mam. Ja mam na zielono. W tym samym momencie na zielono się świecą. U mnie go na żółto, aż u mnie... No widać to. No nie wiem, czy tak widać. Widać, widać. Tak ma diody w moją stronę, że widać, jak się migają. Patrz. U mnie tak delikatnie. Czemu robi, chodzi? A daj Jurka. Trzymaj. Może na nas wybrał. Do komunikacji z nim. Ze sobą. To nie wiem, czy to nie ja teraz. A, tak. Nie, czekaj. Nie, to nie ja. Wpłynąłbym mocniej tutaj na to. No, to nie, to ty. To samo ci wpływa. Tak. No czekaj. Patrz! Ja go cunąłem. Nie lubisz tego urządzenia? Nie podoba ci się to świecące na czerwono, co? Wyłączyłem, włączyłem jak coś. Patrz. Ty. Nie chcesz tego urządzenia obok? Ty. Na żółto. No nie chcę, żeby... Że potwierdza tym właśnie, nie? No właśnie, patrz. Potwierdza, że nie chcę tego. Nie lubisz tego urządzenia, tak? Tak, ja bym odpowiadał na tak, że nie lubię. No, no, ja bym nie chciał tego urządzenia, albo... Tego te urządzenia też się nie musisz obawiać, możesz na te dwa urządzenia wpływać. Może mu łatwiej na tamto urządzenie po prostu wpływać, nie na to. Jak to wytłumaczyć, nie? Jakie mocne, nie? Mocne zeskoki. No, mamy miejsce wytypowane do zrobienia sesji tutaj grubszej. No, no, no. A zamieńcie się miejscami teraz. Ciekawe, nie? Dobra. Czekajcie. A ten ma znowu dalej. Pikuł mu. No zobacz. Nie, no. Do ciebie się przyczepiło? Albo, no albo do mnie, bo ja też miałem odpowiedzi. Dawid ma cały czas. Masz. Miałeś na zielono. No, widział też miałeś. Nie, to coś tam biło na zewnątrz, tam chyba samochód. Ale no patrz, tego urządzenia, na tym urządzeniu nie chcę, z tym nie chcę gadać. Poprzez to urządzenie nie chcę się z nami kontaktować. U Dawida, jakby... Tak jakby do ciebie mocniej? A czekaj, to jakbym wpływał, to bym wpływał na tą i na tą. Czyli to można obalić, że... przepraszam, że wzbudzam tym rokiem inne K2. No bo ta nic, a ta też nic, a dopiero po czasie coś ten. To co jest bardziej czuła? Może faktycznie jest czulsza, a nie wiem. Jak to zinterpretować? Niech to widzowie zinterpretują. No, ale tu są tak, tutaj możemy zrobić ten. Pobiera na razie największą energię z tej. Tak, lub do Dawida się teraz, wiesz, wokół niego wędruje. Co idziemy dalej jeszcze przepatrzeć to wyższe piętro. Zamianka wszyscy z powrotem do swoich tych. Idziemy dalej jeszcze. Dziękujemy na razie za odpowiedzi. Jeszcze to wrócimy porozmawiać na innych urządzeniach. Ale sobie skończymy eksplorację, jeśli pozwolisz. Co? To tutaj chyba do góry, nie? No jak widzicie, właśnie jest jeszcze jasno. Nawet świecić nie muszę niczym. Uciekamy, żeby nas nie widzieli przy oknach. I jeszcze jest wyżej. Wow, wow. Wow. Wyszliśmy na jakieś zaplecze, nie? Tak. Dalej coś jest? Nie. Jest dużo gruzu, tak? No i chodź, bo już to mi też. K1? K2. A jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie są kamery, tak.
operatorzy kamery tu stali, świecili tutaj i obraz się rzutował tam na ścianie. Fajnie to wygląda. No. Z takich ciekawostek, nie wiem czy kogoś to interesuje, mój dziadek pracował w takim, był takim operatorem w kinie Sztuka w Chrzanowie. A jeszcze wcześniej był w Trzebini, póki nie było kina Sztuki, też był gdzieś operatorem kamery. Nie zejdziemy, zejdziemy tędy. A to jest, no na zewnątrz te, czekajcie, wyłączę sobie tylko urządzenia, żeby ich nie pogubić, nie rozwalić. To się tak dość chwieje, nie wiem czy to zeskoczyć, żeby to się nie zawaliło. Czekaj. Okej, okay. Żeby też widzów. Cholerka, kamerka. Lampka odpadła, już podłączam. O, działa. Jesteśmy na pięterku, na balkoniku. No, no może nawet mocniejszym światłem poświeci. No, podobny był w Bronxie z Danielem, jak byliśmy. Jeszcze nad nami jest jedno piętro. Miejsca VIP-owskie, dokładnie. Dlatego tu PPI weszło. Miejsca VIP-owskie. O, i tędy byśmy pewnie przeleźli. Bez skakania tam. No, a tutaj odczytów na przykład nie mam. Tak samo, mówimy cichu nagle, nie? No, nic. Tylko na dole tam. Czyli tylko na sali się musiało coś wydarzyć. Tam przeprowadzimy sesje wszelkie. O. Dobra. Wracamy tędy, nie? Tu jeszcze zobaczmy. A tu jest klatka i wyżej. Toaleta pewnie? Nie ma wyżej, tam było jeszcze wyżej, z tamtej strony. No, idziemy na drugą stronę, jeszcze wyjdziemy wyżej. Chowamy tam ten. No, no, spróbujmy tam ten. Dadę? Chyba dadę. Chyba się trzeba schylić tylko mocno. Jesteśmy na strychu. Wow. Oj. Też fajne miejsce. Patrzeć tylko pod nogi. O, tu cały czas. Co to? Protekty, nie, rękawiczki ochronne jakieś w opakowaniach. Może wiecie, miejsce dla tych, miejsce opuszczone w mieście. Trzymam tą latarkę. Poprawiałem się. Znowu latarka, tak. What the fuck? Tam dalej nie idę, ponieważ zawalone. Nie świecę w to? No właśnie, patrzeć pod nogi. Patrzeć pod nogi właśnie. Szynawie. Dalej chyba nie idziemy, nie będziemy łazić. Wygląda stabilnie za bardzo. Bo nie wygląda to stabilnie. Ale ja bym się przeszedł w miejsce więcej, w to miejsce, gdzie na dole nam pokazywało. Sala główna. Gdzieś w tamto miejsce. Tylko...
żeby... Czy jesteś też z nami tutaj w tym miejscu? Mam! Tu też są te skoki. Mam! I to takie delikatne jak tam na dole. Na zielono się lekko świeci. Mam mocniejsze. Tutaj jest mocno. Nie od tego? Jakie? Ejdź na zielono mocno. Możecie podejść, bo chyba, tylko że idźcie sobie pojedynczo, jeden za drugim, gęsiego. Mocne, mocne na zielono, mocno świeci. Całą, na całą moc mi... Tak? Tak, nie świeć w K2. No... Czekaj, ja miałem tutaj, fajnie. Patrz. O. Czekaj, to się popatrzmy dłużej na ciebie. Patrz. No jest, masz. A całą drogę nic teraz nie świeciło. I pod spodem, tylko w tym miejscu, tu jest jakieś specyficzne miejsce. Całą drogę nic nie świeciło. Specyficzne miejsce. Jak znowu jesteśmy pod tym miejscem. Tak, jesteśmy nad tym miejscem. Znaczy nad tym, nie pod tym, nad tym. No. Nad tym miejscem jesteśmy. I czekajcie, bo ja miałem tutaj odczyty bardziej tutaj gdzieś. Patrzcie. Znowu się odsunąłem od niego i znowu ten. Czyli widzę, albo do ciebie bardziej chcę gadać i z tobą rozmawiać. Może masz bardziej, wiesz, taką pozytywniejszą energię dzisiaj. Positive vibe. Ja też mam, bo też mam te odczyty. Tak ja mam tak delikatnie. Słyszę. To w tym miejscu cały czas. Znaczy teraz... Tak. Znaczy tak jakby w tym miejscu w osi X, że nad tym miejscem, gdzie wcześniej dawało. A na głównej sali na parterze nic w tym miejscu, z tego miejsca żeśmy nawet startowali z filmem. I tam nie było odczytów, tam włączyliśmy K2 nic. Czyli tylko to miejsce z tych i na dole, no to tutaj możemy też zrobić sesję. Możemy też zadać kilka pytań. Czy masz na imię Damian? Jeśli tak, zaświeć na żółto. U mnie lub u kolegi. Gdzie wolisz? No ja mam na zielono. O, na zielono? Mocno na zielono. Na zielono teraz mocniej też. Masz na żółto. No to tak, jest z nami Damian. Możemy podejrzewać Damiana, że tu jest. No to potwierdza kolejny raz, nie? No. Mocno mam na zielono. Ale ja mam tylko zwykle na zielono. Całą moc jakby skupiał na tamtej K2. No, widzowie, w takim razie chyba mamy dwa miejsca wytypowane do sesji. Bo złożymy się tu z lepszym sprzętem. Jak się ściemni dużo, jak się dużo mocniej ściemni, tak? No, wszystko widać, wszystko. Ja! Ale to w jednym miejscu. A u mnie tylko u mnie mocno na zielono. Zobacz, co się dzieje. Na stychu jest jeszcze większa aktywność. Czyli tutaj, gdzie się znajdujemy. Jesteśmy tak, dokładnie jakby w tym pionie energia była jakaś powiązana z tym budynkiem może nawet. Ja mam na zielono mocno. A Ruka nie chce wzbudzać w ogóle. No ciekawe, czy na innych urządzeniach będzie chciał wzbudzać, albo się pojawić w okolicy tych urządzeń. Ja mam mocno na zielono. Tak jakby w tych dwóch punktach typowo w tej osi X od góry tutaj. Nie wiem, jak ładuje. No, tylko że musimy tak poczekać, aż się ściemni. Więc tutaj kończymy na razie naszą eksplorację z takim wstępnym badaniem, można powiedzieć.
podejrzewamy, że chodzi za nami lub chodzi tylko w tym miejscu gdzieś mniej więcej, utknęło coś i nam wzbudza urządzenia. Jakaś dusza, jakaś energia. Być może właśnie tego Damiana. Nie jesteśmy tego w stanie potwierdzić tak stuprocentowo, ale zadając może pytania później, może nam potwierdzi, bo porozmawiam z nim poprzez SB. No nie wiem, na razie tu byśmy skończyli, nie? No to widzimy się, jak się ściemni. A więc zaczynamy część paranormalną. Mamy już noc. Mamy rozłożoną siatkę laserową. Jest rempot już w gotowości i jest nowość. Nowość. Kojarzycie pewnie urządzonko z innych filmów, innych ekip. Jest to SLS. I będziemy sobie nagrywać. Właśnie nagrywamy. Mam nadzieję, że to jakieś okienko tu nagrywa. I na razie się przejdziemy z urządzeniem, tak żeby na coś nie nadepnął. Wy to będziecie widzieć i będzie też jeszcze osobno okno nagrywane też. W razie był. Wcześniej nam tutaj tak przy włączaniu, przy próbie na tych słupach nam tutaj wyświetlało coś. A teraz nie. Mówcie, to coś pod nogami mam, bo ja tam nie patrzę pod nogi. No całego naokoło tak wszystko nie będę obchodził, po prostu pokręcę się w kółko, nie? Was tu znajdę, tak, wykrywa was elegancko. Was wykrywa elegancko. Jeszcze raz. Widać ich. Co mówię, wykrywa. Sufitów nie będziemy nagrywać, bo same tam rurki są. Was tu będzie widać, wiadomo. Ale tak na razie to nic poza wami nie wykrywa. Tu coś łapie tak dziwnie w powietrzu. Jakby coś wisiało obok tego słupa. Tak, wychwytuje ten kabel nawet. Nawet ten kabelek wychwytuje. Śmiech chyba z zewnątrz, nie? Zewnątrz. Tak, z zewnątrz. No. Nagraliśmy sobie jakieś 2 minuty 30. Na razie. I niżej w pomieszczeniu, bo jesteśmy na razie na strychu. Niżej w pomieszczeniu też nagramy. Jest, nagrało całe okno. Elegancko. No i na razie tyle. Teraz przejdziemy do sesji. Daniel odpali jakieś urządzenie. Co odpalasz, Daniel? Jakie urządzenie? Może zróbmy tu SB. Tutaj SB, tak? No, a tam już zrobimy. No dobra. Tu ja wezmę K2 do ręki. Ej. Albo ktoś z was weźmie K2. Do... Ciebie lubi? Właśnie, polubił. Tak. Ciebie polubił? Statyw. Ty masz moją, nie? Ja mam... Tak, ty masz chyba Dawid Daniela, ja dałem Dawidowi. I jeszcze muszę poszukać tylko... Tutaj na szczęście mam chyba... Tak, tu mam SB. A nie było dużo szukania. Nie, niż poprzednim razem. Było więcej szukania. Jest SB. Dalej są. Doma. SB. Chowal, na tym urządzeniu masz. Tak? Tak, to urządzenie. Teraz Danielowi, tak. To urządzenie po prostu. To urządzenie polubiło.
Ja myślałem, że mnie. No, jednak nie da wida. No widocznie może tylko na to urządzenie wpływa. O, ja cię na pomarańczowo. To urządzenie polubiło. Że to odpowiada po prostu, nie? No, zaraz mu damy lepszą formę odpowiedzi. Formę na odpowiadanie na nasze pytania. Zaświć jeszcze raz. Jesteś tu? Power on. Aux mode. Możesz przemówić do tego urządzenia. Sesja z SB7. Prowadź. Chcesz zadawać pytania. W takim razie witamy się z tobą. Moje imię Mariusz. Ze mną jest Daniel i Dawid. Jak masz na imię? Czy jesteś Damian? Możemy. Podejrzewam, że tak. Widocznie gadamy z Damianem. Możesz nam jakoś potwierdzić na to drugie urządzenie, które trzymam tutaj w dłoni ja. Jakiś demoniczny sygnał miałem, głos. Czy zostałeś tutaj do tego miejsca, przywiązałeś się do tego miejsca? Jestem chyba, słyszałem. Jest! Taki chór osób powiedział jest. No! Ej! Takie no, takiego tego zwykłego chłopaka. Takie no. Czy masz na imię Damian? No. O kurcze. Ale odpowiedź. Co się stało, Damian? Czy wiesz, dlaczego tu jesteś? Nie. Czy wiesz może ty? Było nie chyba. Echem. Albo z echem takim, no? Albo to głos by było. Było nie. Damian nie wie co się z nim stało. Damian. Czy. Nie wiesz o tym, że zostałeś zamordowany, tak? Teraz już wiesz, bo ci potem powiedzieliśmy. Co to robisz? Damian, w takim razie co to robisz? Pilnujesz tego miejsca? Przywiązałeś się do tego miejsca? Taki przedłużony, no. Dziecko. Ale to było... Chcemy porozmawiać z Damianem. No to co się dzieje na K2, to masakra. Nie, wariuje cały czas. No i odpowiedzi mieliśmy też na ASB teraz. Damian, czy to ty wpływasz na to urządzenie? Które trzyma Daniel? Nie. Nie? Jeśli nie ty, to czy jesteś w stanie sprecyzować nam, kto wpływa na to urządzenie? Tak. Nie ma mnie. Nie ma mnie. Jak? Też tak słyszałem. Możesz nam powiedzieć, kto w takim razie wpływa na to urządzenie, które trzyma Daniel? Ale teraz to... Ej, słyszałem chyba demon. O mi się wydaje. Czy to na to urządzenie, Damian, wpływa jakiś demon? Tak! Ale to taki młody chłopaczek powiedział teraz. Taki młodszy niż ten, który zginął. Czy ktoś chce nas przestrzec przez jakimś demonem tutaj? Urzędującym tutaj. Inaczej. Czy w tym miejscu, czy to my? My chcemy przestrzec przed tym, że to jest demon. Chyba. Tak. Chciałem zadać jeszcze jedno pytanie. Czy to prawda, że w tym miejscu było kino? Prawda. 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 Mordę. Prawda.
No dziękujemy za odpowiedzi. I dziękujemy za przestrogę przed demonem. No ale kończymy tutaj sesję z SB, więc tutaj na razie w tym miejscu to wszystko. Dziękujemy wam za odpowiedzi. O kurde, jakie porządne odpowiedzi. Miazga. Patrz. Na czerwono. No mówił o demonach, przestrzegał nas przed demonem. Ja pytałem, kto chce nas przestrzec przed demonem, czy jesteście w stanie nas przestrzec? Przestrzec przed demonem. Powiedzieli, że my. Oni chcą nas przestrzec przed czymś złym tutaj, demonem jakimś. Ale tylko jak włączyliśmy teraz sprzęt i zaczęliśmy się kontaktować, zdenerwowaliśmy to coś. Bo zaczęło nam teraz mega odpowiadać. Wzbudziliśmy tą energię teraz. No i jeszcze wibruje i pierdzi. To dodatkowo ten efekt daje. No do czerwonego wiecie, co nam daje. Odpowiedzi demon. Być może wiesz co? Podejrzewam, mogę wysnuć taką hipotezę, w sumie widzowie mogą się zgodzić bądź nie, albo też potwierdzić, zgodzić się z moją hipotezą. Podejrzewam demona, który się potrzeba pod Damiana. Jest jakiś zła energia, która się pod niego potrzeba. Być może albo poltergeist, też może być złą energią, taką chochlikowatą, nie? Zrobi sobie żarty. Się pod niego podaje się pod niego. Lub ten demon, bo skoro do czerwonego nam nawet miga. No, zobaczymy. Widzowie, jak to zinterpretujemy, albo jak to zinterpretujecie. Ale idziemy jeszcze piętro niżej. Do sali, gdzie mieliśmy na początku skoki, czyli do tej głównej hali, gdzie są krzesełka. I tam zobaczymy, przeprowadzimy jeszcze raz te same sesje, co tutaj. No myślę, że to na razie na tym piętrze to tyle. Do zobaczenia na dole. Idziemy tam. Pyk. Dobra, idziemy. Akcja. My jesteśmy na głównej sali właśnie, na której przy eksploracji mieliśmy skoki na K2-kach. Tutaj się rozłożymy też ze sprzętem. Mamy przygotowane wszystko już w rękach. I będziemy rozkładać sprzęcik. I zrobimy też sesję na początek siatka laserowa i tak dalej. Cóż mi się włączył? Tak? No. O kurde. No nagrałem to. Flux mi się włączył. A to musiało ci się mocno tam coś przekręcić. To ciężko jest to przekręcić samemu. No, bo tu musi tak wszystko. W urzędziu, no. Jak się to stało? Nie. Dobra, mamy to przynajmniej nagrane. Widzowie, coś się dzieje, coś tu jest. Coś tu wpływa nam na urządzenia, chociaż nawet ich nie włączamy. Wow, jak złapało wszystko, to jest miazga. Jak to wygląda? Daniela jak ustawia. Ale go nie łapie. Nie jesteś szkieletkiem, Daniel. Nie łapie, Daniel. Nie jest, teraz go złapało. Dobra, sesja z SLS Kinect. Przejdziemy się po całej tej. Wow, jak to wygląda, no. Przechodzę teraz, potem to ja tam będę pewnie teraz przez tych lasery przechodził. Tutaj Daniela wykrywa, proszę bardzo. Przejdę się po całej sali. Też to widzowie widzicie. Jeśli tu jesteś, możesz przejść się gdzieś tutaj wzdłuż korytarza, przejść się tutaj wzdłuż tych krzesełek. My cię zobaczymy na tym urządzeniu. Ono cię wyłapie. Jeśli chcesz się nam tutaj w ogóle ukazać. Możesz się nam na tym urządzeniu ukazać. Tutaj będzie wykrywać teraz. Ty, gdzie jest Daniel z tym? A, nie wykrywa was. Teraz was czaiło, dobra. No. Widzowie, przed chwilą wymieniliśmy baterię. Chyba nagrywa, nie? Nie wiem. Nagrywa? Nagrywa, nie? Nagrywa. No to widzowie, przed chwilą wymieniliśmy baterię. Nagraliśmy trochę sesji z SLS-em. Przeszliśmy się tutaj po tym piętrze. Najpierw robimy sesję z Fluxem. Tak. Mhm. Zrobimy sesję z Fluxem. A gdzie ty z tym idziesz? Na scenę.
to idziemy. No to już, aha, tak. Tego miejsca żeśmy nie nagrywali. A nie, wcześniej tutaj byłem. Kurtyna. Kurtyna w dół. Kurtyna albo to z Telebim, na którym to wyświetlali, nie? Czy Telebim? Tak, to nie teatr. Tak, to ta tkanina taka, na której się to wyświetlało. No i przejdźmy się tym z jednej na drugą. Uwaga na głowę, tylko na jakieś wystające sznurki. Albo leżące sznurki. No ja tutaj zaglądałem wcześniej. Zaplecze. Zaplecze techniczne, plus toalety pewnie jeszcze, żeby blisko no. Mnie. Tak. Wracajmy. A zejdziemy tędy, czy co to jest? Tak, to nie wejdziemy? Nie, nie wejdziemy tędy. Uj. Toalety tu są. Stick te toalety, ała. Oj, będzie czepania. Sali, jesteśmy z tynku. Ponieważ budynek jest cały zakurzony. Dobra. Dni filmu radzieckiego, to było kiedyś całe. Tak, dni filmu radzieckiego. 65 rok? Tak, tak. Dni filmu radzieckiego. Jak to powstało w 1924? No to wiesz. Może coś być na rzeczy. Gdzie on to zostawił? A tutaj. Dobra, w takim razie Daniel, prowadź. Witamy Cię. Ja się ustawię z tej strony, żeby było wszystko widać fajnie. Witamy Cię. Jeżeli dalej jesteś w tym miejscu, chcielibyśmy z Tobą porozmawiać. Więc jeżeli tutaj jesteś, możesz wpłynąć na to urządzenie, które miga na niebiesko. Zaznaczając, strona zielona odpowiedź na tak, strona czerwona odpowiedź na nie. Ktoś tutaj jest dalej. Mieliśmy tutaj skoki na urządzeniu. I dalej są. Są pewnie, ale podobne czy mniejsze? Mniejsze. To jest dalej ta sama K2. A to twoja, no? Zielone. No tak. Jest tu dalej z nami. To zapytaj, czy tu jest z nami, wiesz kto. Czy masz na imię Damian? Rozładowała się. Co? Ja wymienię baterię, a wy tam przeprowadzaj dalej sesję. No, czekaj, czekamy na odpowiedź jeszcze, nie? Czy masz na imię Damian? Dziękujemy za odpowiedź. Czy jest z tobą tutaj ktoś jeszcze?
czekaj. Tam mieliśmy te odczyty, nie? Ja myślę, żeby ją tam położyć. A to ja. Ja się już wystarczyłem, że się włączyła sama z siebie. Przecież ona reaguje na ruch, tak się już wystachałem. Czajcie? Położyłem, sekunda i się zaświeciła. Jest coś w tym miejscu. Ja. A da żaden. Przestawisz tam fluxa? Nie. Czekaj, czekaj. A bo dajmy tam jeszcze. Ewentualnie zaraz za kulkę zamienimy to na inne urządzenie jakieś. Co? Tak? O kurde. To możliwe, że złapało, bo ja akurat patrzyłem się tutaj w przód. No nie wierzę. No włączyła się nam ta. Z automatu. A nie prosiliśmy nawet, żeby załączył. Daniel, poproś go o to. Możesz załączyć? Możesz załączyć kulkę? Nie wiem, ale jak się to stało, że się załączyła od razu? A teraz nam nie chcę odpowiadać na pytania na fluxie. Nie idzie? Akcja z M-podem? Będziemy do nich strzelać z M-poda. Jezu, dobra. Pojechali ze stąd. Chociaż ściszyli. Najważniejsze. No. Jest tu z tobą ktoś jeszcze oprócz ciebie? Lekki skok widziałem. Znowu. Taka dwójce. Może przestawimy ten fluxa w okolice tej kuleczki? Może tam będą częściej odpowiedzi, albo ogólnie odpowiedzi. Mieliśmy dwie na razie. A, bliżej go dałeś, dobra. Może kolejne pytanie zadajmy. Może nie chcę odpowiedzieć na to, czy jest tu coś więcej. Albo nikogo nie ma faktycznie więcej. Lekki skok widziałem. Na K2. Czy to prawda, że zamordowali cię, bo nie chciałeś oddać telefonu komórkowego? Czy to prawda, że zamordowali cię, bo nie chciałeś oddać swojego telefonu? Ja coś jeszcze spam. Jeszcze raz ją włączę, położę i zobaczymy, czy coś się... Teraz się świeci, bo ją tam zostawiłem. Czy
Czy twoje ciało zostało tutaj ukryte w tym kinie? Lub w jego okolicy? Możesz wpłynąć na pozostałe urządzenia, które są tutaj rozstawione. Możesz pobrać z nich energię. Możesz zrzucić te kulki z tych parapetów. To jest ta nowość. Co? No, patrz na parapet. To? Patrz! Przeszłam obok niej, ale to chyba nie ja. Nie, no daleko jest. No, jestem jakieś... Dobre... Dobrze. Półtora metra? Dziękujemy. Gdzie na parapecie? To? Gdzie ty masz to coś nowe? Kurde, no jest ślepy. Kuleczki więcej? No. Aha! Dokupiłeś dwie nowe, bo była zawsze jedna. Okej. Okay. Aha, 1, 2, 3 na zielono. Tak, tutaj jest, tu gdzieś to ciało zostało ukryte, nie? Ale je znaleźli, no nie? Bo było śledztwo. Ej, twoje... Zaświeciła się jak ten. No, ta na środku teraz. Pozostałe rozkładałeś tam na środku. Nie wiedział, która jest gotowa. Ta środkowa. Tak. Ta, co się zaświeciła sama, nie, ta. Nie, nie ta. Nie ta? Nie. O kurde, ile ich kupił? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No pięć. Czyli dokupisz cztery. Nie. O kurde. I tylko tyle, czy coś jeszcze? Nie. Masz coś jeszcze? A, to później będzie. Kurde, ładnie, ładnie. Mówisz, możesz... O, skok. Możesz rzucić to, co z parapetów. Patrzę na parapety. Jaka nowość? Ja tam dalej widzę butelkę piwa. Myślałem, bo się wcześniej... Tu widzę Empoda, mówię. Ale kulek, mówię tak... Coś mi tutaj... Wiecie, kulek było więcej, czy mniej. Patrzę, no, powiedziałem, a ty, że nie zwrócił uwagi. No, ale tylko kulka leżała tu, a pozostałe... Skąd się wzięły, kurde, kulki na parapecie, nie? O kurde. No, ale nie widziałeś, kiedy je rozstawiłem. No, no właśnie nie, to na pewno. Bo wtedy z SLS-em chodziłem w kółko. Po hali tutaj. Sali. No jakieś jeszcze pytania? Bo odpowiedział nam, że... Tak, to, że tutaj gdzieś... Czy to prawda, że było tutaj kiedyś kino? Czy ktoś nam jest w stanie to potwierdzić? Na K2-ce był... Znowu. Skok. Na K2-ce. Czy jest ktoś nam w stanie potwierdzić, że tutaj było kino? Ale ładne teraz skoki, 3 były. 4, 5, 6. Coś jest nie tak. Nie, znaczy, że no daje odpowiedzi. Wpływa na inne urządzenia, no. Tak jak to miało robić, jak go prosiliśmy. A możesz wpłynąć na... Fluxa? Potwierdzić nam, że to było kiedyś kino? Już wiemy, że na K2 to uwielbiasz nam wzbudzać. Znowu, no. A takie delikatne te skoki. Może kumuluje energię, jak skumuluje, to fluxa uderza i odpowiada fluxem, nie? Cześć odpowiada wcześniej. No, no, tak jakby zbierał energię jeszcze. Zciągał z energię z baterii z K2, żeby nam... Odpowiedzi na fluksie. No i też energia z tych, z kuleczek. Też nam ściąga, bo ją wzbudza je. No tyle urządzeń, ile tutaj jest, to chyba... Nie wiem, czy jakaś ekipa to rozłożyła. Która nas tutaj poprzedzała. Wow, wow. Bardziej stale i mocniej wali na tym zielonym. Spróbuj mocniej wpłynąć na to urządzenie, jeszcze mocniej. Tak jak to robiłeś, wyżej, aż do czerwonego. Coraz częściej.
No. Nie chcą nam powiedzieć, że tutaj było wcześniej kino. Pewnie myślą, że się domyśliliśmy. Nie zdążysz wszystkich. Udało się wszystkie. Wszystkie się, to zaczną się wyłączać po kolei. Ale nie chcą nam odpowiedzieć, że to jest kino. Podejrzewają, że pewnie się domyśliliśmy. Ja bym się nie spodziewał, że to było kino. No co ty, przecież ta krzesełka to jak w teatrze. Co, może jeszcze jakieś pytanie? Ja bym się streszczał. Może ktoś znowu wbić jakaś ekipa i zaraz będzie tu łazić. Skok na K2? Był chyba. Znowu, no. Był skok na K2. No widzę, że nie chce nam już odpowiadać. Ucichło. Wszelkie sprzęty ucichły. Wszelkie sprzęty ucichły i... A tu? Może tu gdzieś siedzi. Jakbyś tak złapał jakiś taki wzór popiesia siedzącego, to bym tu chyba... Wyskoczył przez okno ze strachu. To ja. Ale się najpierw zląkłem. Włączę jeszcze i zrobię jeszcze jedno takie przejście wokół. Jak wilgoć zebrało. Nie wilgoć? Tylko się takie zrobiło zimne. Skoki na K2, tak? Mhm. Żeby tak w nocy było cicho już tak długo, to tego no to... chyba nawet nie było. W Witkowicach? Też tak też długo czekali. Ale to chyba teraz najdłużej jest. Nagrywamy? Ja się przejdę, tak? O, tylko żeby nie wzbudzić tych kuleczek, czyli w drugą stronę. Ale kierując się, patrząc na te siedzonka. Czy ktoś z nami tutaj gdzieś siedzi? Tam Daniela i Dawida łapię na tym, ale ich nie tutaj nie, was nie widać. Czy ktoś tu siedzi z nami? Gdzieś na krzesełku? No, was wykrywa. Ale czy jesteś z nami tutaj na scenie? No, K2 dał znać. A. Nie tak jak na górze, nie? Tu was wykrywa.
powiedzieć na tej piramidzie. Opuściliśmy kino Czecha. Co możemy powiedzieć? Kontakt duży na K2. Mieliśmy duże skoki. Do żółtego dochodziło, na styku, nawet na styku wyszło do czerwonego. Tak jak widzieliście. Minęliśmy się teraz z grupą eksploratorów. Ale chyba tam 5-6. Przeprowadziliśmy dwie sesje. Jedną na steku, na której mieliśmy najwięcej odpowiedzi. Bo my przeprowadziliśmy też sesję z SB. Na niej było dość dużo odpowiedzi. Tam właśnie nam skakało do czerwonego na K2. Oraz potwierdziły się w sumie... Tak jakbyśmy mieli kontakt z tym Damianem. Tak. I na dole zrobiliśmy także sesję z pozostałymi rzutami już bez SB. I także się tam dalej potwierdzało. Potwierdzały nam się odpowiedzi na Fluxie. Samo na górze też na Fluxie się potwierdzają. Tak? Na Fluxie nie robiliśmy. A, na Fluxie nie było Fluxa, przepraszam. To na dole nam się na Fluxie potwierdziły te same pytania, co zadawaliśmy na Styżku poprzez do SB. No. Także. Eksploracja fajna, fajne do eksplorowania, aczkolwiek trzeba uważać na nogi, pod nogi, gdzie nie gdzie dziury. No i przez dzień. Jest jak wejść, tylko właśnie strasznie widać ludzi wchodząc do środka, widać nas, czy was będzie widać z zewnątrz, więc polecamy wieczorem, żeby was nie było widać. Nie mogą was złapać. Nie? No i tyle. Zostawiamy wam do decyzji, do interpretacji, na co mieliśmy odpowiedzi, co tam wzbudzało nam kulki, co nam wzbudzało Fluxa, K2 najczęściej. Tyle chyba. No, tyle. Do następnego. Cześć. Cześć.